Cześć, cześć, cześć. Witam Was serdecznie na moim webinarze, ale raczej na takim specjalnym live'ie pod tytułem Telefon Show, gdzie będę na żywo odpowiadał na pytania osób, które chcą ze mną porozmawiać i się skonsultować w pewnych kwestiach, mają jakieś pytania. I takie pytania też wiem, że mi wysłaliście i jestem na dzisiaj przygotowany, żeby z Wami pogadać. Wcześniej zrobiliśmy w taki prosty sposób, że ja miałem telefon i ten telefon tutaj wykręcałem do Was numer i się dzwoniło. Teraz próbujemy czegoś nowego, dzwonić przez komputer, przez aplikację, więc zobaczymy, jak to się uda, jak to będzie na żywo. Zobaczę sobie, czy jesteście ze mną razem. Dajcie mi znać, proszę, że jesteście, że mnie słychać dobrze, czy mnie dobrze widać. Widzę, że już komentarze są, także dawajcie znać, czy jest wszystko ok ze mną, z obrazem i czekam na Was tutaj. To muszę też tak, muszę też się zalogować tutaj. Tak? A ten live jest? Okej. Okay. Dobra, wszystko ładnie działa. Zaraz zobaczę. Okej, okay, cześć wszystkim. Cześć, cześć, cześć. Mam tutaj parę komputerów, parę ekranów, także widzę wiele rzeczy. Okej, okay, widać, słychać, pan X pisze, super. Dobrze, dajcie mi znać, skąd mnie oglądacie, dobra, skąd jesteście. Widzę, Mariusz pisze, bardzo dobrze słychać, także cieszę się bardzo. I zobaczymy, jak będzie słychać moich rozmówców, bo zrobimy taki program Telefon Show, gdzie będę mógł rozmawiać na temat właśnie rynku nieruchomości. I mam kilka takich pytań, które przygotowali mi mój zespół. I okej. Okay. Słuchajcie, zrobimy tak, mamy tutaj kilka osób, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób, które napisało pod moimi postami na Facebooku czy na YouTubie pytania i mamy telefon do tych osób i zadzwonimy do nich właśnie i zapytamy o co, w czym możemy pomóc. Widzę, tutaj jest Szczecin, widzę, jest Opole, Norwegia, LSM Lublin, tak, to ja też pozdrawiam LSM Lublin, bo też jestem z LSM-u. To jest osiedle w Lublinie, wychowałem się na tym osiedlu. Takie typowo wielkopłytowe osiedle. Rzeszów, Łódź, Kielce, Otwock, Płock, Chełm. Mogę założyć spółkę z o, jeśli nie mam zwierząt? Hubert, Hamburg, raczej Niemcy, Warszawa, super. Okej. Okay. Świetnie, że jesteście ze mną. Tutaj mogę mieć pogląd na tego live'a? Bo też komentarze może. Zobaczymy. Dobra. Słuchajcie. Widzę, Lublin też jest. Dzwonimy do pierwszej osoby. Do pierwszej, której... może od końca zaczniemy. I teraz takie uwaga. Jeżeli są osoby, które napisały ten komentarz, wysłały numer telefonu do siebie, to niech przypadkiem odbierają połączenia z numeru prywatnego, bo ja tu będę dzwonił z numeru prywatnego. I może mają taką opcję, że mają takie telefony zablokowane. Także pamiętajcie o tym, że żebym się do Was zadzwonił, to musimy tak mieć. Więc pierwsza osoba to będzie Jakub Machaj. Tak, Jakub Machaj. Dzwonimy do Jakuba. Jakub nie odbiera. No dobra, tak wyszło, że Jakub nie odbiera. Mamadek, Jakub Machaj. Po usłyszeniu sygnału to okay. Może być i tak. Dobra, przepraszamy, skrzynka, na którą próbujesz zdeponować wiadomość, jest... Spróbujmy zadzwonić do kogoś innego. Może teraz spróbujemy do kogoś na samym początku listy. Dobrze, to jest, mamy Pawła. Mamy Pawła. I spróbujemy zadzwonić do Pawła. Dobrze, spróbujemy do Pawła i teraz... Paweł miał tu takie pytanie, które Wam wyświetlę teraz. Halo, cześć, Paweł, Daniel Siwiec z tej strony. Halo, cześć. No, mnie, tak? Spodziewałeś się, że zadzwonię. Tak, cześć, super. Okay. Jesteś na żywo, jesteś na live, także jakby mógłbyś to pytanie jeszcze doprecyzować, w czym mogę Ci pomóc, jak mogę Ci pomóc?
Dobra, wiesz co, chodzi mi, no bo tak wiadomo, każdy spekuluje, czy te nieruchomości pójdą w górę, czy w dół, czy to stanie, czy nie. Wydaje mi się, że ten koniec roku to jest też taki, że to zainteresowanie mieszkaniami troszkę spada, jest troszkę mniejsze niż wiadomo tam w sezonie letnim. I tak moje pytanie, co w przypadku, nie wiem, spadku cen na rynku, jeżeli jest jakiś tam w zapasie jeszcze inwestor zewnętrzny, są jakieś tam okazje na mieszkania, aczkolwiek flipper ma w tym stanie na przykład, nie wiem, tam 5-6 mieszkań, czy po prostu zakupy robić bardziej ostrożnie, czy po prostu się nie przejmować i te spadki, zanim na rynku się pojawią, to jednak to będzie trwało parę miesięcy, a nie tak od razu, to, tak? To pierwsza taka rzecz, że ja rekomenduję, jak kupujemy mieszkanie na flipa, to rekomendować... Przepraszam, je tylko i wyłącznie kupować wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że to mieszkanie zyska na wartości, może nie zyska na wartości, tylko kupiliśmy je poniżej wartości rynkowej. Czyli ja bym unikał spekulacji pod tytułem kupuję dzisiaj, bo to rośnie, tak? To już jest taka pierwsza sprawa. Czyli kupuję dużo poniżej wartości rynkowej. Nie. To trzeba o tym pamiętać. Nie, to się ten 20 tysięcy powiedzmy chociaż poniżej rynku, tak? Tak? Bez i teraz składu, ja już jakby nie będę tak przedstawiał takiej szczegółowej analizy, którą jakby mam przygotowaną i jakby też jutro w Poznaniu o tym będę mówił na konferencji Invest Meeting. Natomiast jakby ogólnie konkluzja jest taka, że nie ma żadnych fundamentów i podstaw do tego, żeby mieszkania staniały. Jest dużo podstaw do tego, że mieszkania będą rosły. I teraz to, że będzie spadek zainteresowania, no to się może wydarzyć, tak? Ale nie ma takiego czynnika, który... teraz spadek zainteresowania może co najwyżej ograniczyć wzrosty cen, ale nie powinien ograniczyć w ogóle tego trendu wzrostu, bo wszystko drożeje. Mamy inflację na każdym możliwym... w każdym możliwym rynku. Praktycznie ciężko znaleźć rynek, gdzie jest ceny spadają, tak naprawdę. Ceny spadają realnie tylko i wyłącznie na elektronice. Realnie, bo nominalnie one idą w górę, ale realnie cały czas technologia jest lepsza i tak naprawdę kupujemy coraz to lepsze komputery, telefony za podobne pieniądze, prawda? Więc jakby tu jest taka deflacja, a wszędzie indziej jest wysoka inflacja i teraz i w budownictwie, i w materiałach, i jest duża presja płacowa na wzrost płac, także tutaj nie ma za bardzo fundamentów i jak popatrzymy sobie na te ceny, takim w szerszym kontekście, dużo, dużo szerszym, czyli ja zrobiłem kilka takich analiz, wiele raportów czytałem na ten temat, to w szerokim kontekście ceny nieruchomości, mimo tego, że wydaje nam się, że są drogie, bo nigdy tak drogie nie były, to dalej mimo wszystko są cenowo atrakcyjne i jest jeszcze duży potencjał do tego, żeby one były wyższe. Jak patrzymy na inne zachodnie rynki, nawet nie w kontekście tylko i wyłącznie cen jednostkowych, ale też w kontekście całych gospodarek, tak, to my te ceny w Polsce mamy jeszcze stosunkowo niskie. No już nie chciałbym teraz tak by tłumaczyć, z jakich to źródeł korzystam, ale między innymi jest przede wszystkim taki indeks ryzyka banki na rynku nieruchomości, Real Estate Bubble Index, robiony przez bank UPS, który pokazuje jasno, że na 25 analizowanych stolic, czy tam największych miast na świecie, Warszawa jest drugim miastem od końca, jeżeli chodzi o ryzyko banki na rynku nieruchomości, więc można powiedzieć, że te ceny w stosunku do... Oni tam liczą gospodarkę, liczą tam PKB, liczą tam wynagrodzenia, liczą tam ogólnie cały rynek nieruchomości, ceny wynajmu, ceny sprzedaży i jak to wszystko przeanalizują, to w Polsce jednak i w Warszawie, no ten rynek jest jeszcze bardzo, bardzo atrakcyjny i jeszcze potencjał do wzrostów jest jeszcze ogromny, więc to, że dzisiaj widzimy, że jest drogo, to tak naprawdę drożej dopiero może być, tak? I drogo jest wtedy, kiedy naprawdę nikt inny nie kupuje, tylko nie kupuje ulica, a kupują fundusze. A dzisiaj fundusze nie kupują, tylko kupują ulica. Więc jeszcze ta cena jest jeszcze dostępna. Jeżeli jesteś fliperem, tak? Kupujesz mieszkania na flipa, to powiedz sobie, ja kupuję kamienicę, parnaście mieszkań, jakby totalnie się tym nie przejmuję, bo wiem, że kupuję to poniżej wartości rynkowej. Nawet gdyby ceny przestały rosnąć, to nic mnie to nie boli. Nawet jeżeli ceny by nawet spadły o te parę procent parę miesięcy, to tak naprawdę też mi to nie boli, bo najwyżej zarobię trochę mniej. Ale ceny mieszkań... kto kupuje teraz mieszkania? Teraz kupują mieszkania nie spekulanci, czyli ludzie tak jak kupują akcje giełdowe, że myślą, że szybko kupują i szybko zarobią, tylko kupują ludzie, którzy największym konkurentem dla flipera jest osoba prywatna, która kupuje na własny cel mieszkaniowy. I taka osoba albo inwestor, który ma pieniądze, musi te pieniądze ulokować w gotówkę w mieszkanie, to nie są osoby, które w pierwszej kolejności będą wysprzedawały te mieszkania, bo się wystraszą. One będą trzymały rok, dwa, pięć, dziesięć, tak naprawdę aż im się będzie to opłacało.
To nie są osoby, które wyskoczą z tego pociągu, jak tylko i wyłącznie ktoś piśnie, że ceny przestaną rosnąć, tak? Więc to są osoby, których stać na to i nie bardzo, nawet jakby ceny przestały rosnąć, to alternatyw brak. Lepszych i bezpieczniejszych niż nieruchomości. Dlatego jakby ja wierzę w to, że ceny nieruchomości może nie będą tak kosmicznie rosły jak teraz, ale ten trend będzie cały czas, może on po prostu może tylko wyhamować. To jest moje zdanie, ja na to jakby to nie jest parada inwestycyjna, natomiast na tyle, ile jestem na tym rynku i mam doświadczenie, to ja tak to widzę, tak, bo nie wydaje mi się, że to jest bańka, tak, że jeszcze do bańki nam brakuje. Okej, a powiedz mi jeszcze jakieś jedno małe krótkie pytanie, mogę? Powiedz mi, jeżeli na przykład flip zrobiony na ładnie, bo powiem szczerze, że tak nie mieliśmy do tej pory w ogóle zupełnie problemów ze sprzedażą i w sumie tam nadal nie mamy, aczkolwiek gdzieś tam flip zrobiony na ładnie, cena jest taka rynkowa praktycznie, powiedzmy nie jest to jakieś tam wygórowane w stosunku tam do innych podobnych mieszkań, a w zasadzie podobnych nawet nie ma, bo naprawdę powiem, że fajnie to wychodzi i po miesiącu jakieś tam kilka osób kredytowych, ale jakieś tam po jakim czasie na przykład opuszczasz cenę, schodzisz tam, nie wiem, jakieś tam 5000 ceny, czy nie robisz takich rzeczy, czekasz 2-3 miesiące, aż na przykład dopiero opuścisz tak jakby cenę, tak? Jasne, to jest dużo sytuacji, w której ktoś jest. Czyli jeżeli ma na przykład dużo pieniędzy, a mało możliwości inwestycyjnych, czyli mało okazji, bo nie ma czasu na szukanie, to lepiej nie spuszczać, lepiej trzymać. Ale jeżeli mamy na przykład mało kapitału i chcemy go rolować jak najszybciej, żeby biznes się kręcił, to lepiej spuścić. I teraz ja uważam, że takim okresem na weryfikację w ogóle naszych założeń to jest minimum miesiąc, tak? Można nawet 2 miesiące poczekać, bo i masz pytanie, czy to mieszkanie, o którym mówimy tutaj, ma jakiekolwiek negatywne cechy, które mogą wpływać na to, że ludzie nie podejmują decyzji zakupowych. Raczej nie. Samo centrum, szlaban, wszystko, bo ogólnie Radom też fajny rynek tutaj działamy. I co? Raczej nie. No, na 40 jedyne to chyba 4 metry, to mamy, zrobiliśmy 2 sypialnie i pokój z aneksem. Niektórzy mówią, że troszkę małe, powiedzmy, sypialnie wyszły. No ale to jest taki szczegół, na który tam na podobnym mieszkaniu robiliśmy ten sam układ i raczej każdy był zadowolony, nie? Odbiór był fajny. Więc minusów nie ma. Minusy tylko dodatnie, tak? A piętro? Piąte. 5-10 wieżowców. To jest też dosyć neutralne. A balkon ma? Jest. Przez 2 pokoje, bardzo fajne. Tylko jedynie to blok jest taka specyficzna budowa, że tak na piętrze jest około, nie wiem, 20 mieszkań, czyli dosyć spory wieżowy, długi, nie? No, tak powiem ci, że no to jest tak w samym centrum i tak kiedyś robili. Jest parę takich bloków z układem. To jest ta kwestia, tak. bo no, coś tutaj może jest nie tak. A jaki masz tam zysk? Jaki ci wychodzi zysk na tym mieszkaniu? Przy tej cenie, która jest? Około 50-60 tysięcy. No musisz sobie zastanowić nad pytaniem, czy tych pieniędzy potrzebujesz, czy jeżeli zejdziesz te 50 tysięcy z ceny, wyciągniesz tą kasę szybko, czy będziesz miał gdzie ją zutylizować dla innego flipa, bo jeżeli nie... No właśnie to jeżeli by było, no to lepiej zarobić 2 razy po 50 niż raz 60. Tak naprawdę, w tym samym czasie. Jeżeli miałbyś kasę na koncie, która cię się gotuje, to lepiej przytrzymać, bo teraz jak chcesz szybko, to nic się nie wydarzy. Nie ma pożaru. Pamiętajcie, że rynek nieruchomości jest bardzo takim wolnym rynkiem, ślamażarnym, więc jeżeli będą jakieś sytuacje, to te ceny będą spadały długo, długo, długo. Będzie trwało to rok albo półtorej roku. A jak ktoś jedno, 2, 3, 5 mieszkań, to sobie je upłynni. Tak, to nie będzie tak, że nagle krach na giełdzie i zamykają giełdę i wszystko spadło do połowy, nie. To będzie trwało wiele czasu, zanim w ogóle, jeżeli jakiekolwiek ceny spadną, a moim zdaniem jeszcze nie jesteśmy w połowie tych wzrostów, które są, tak, bo te wzrosty dzisiaj, one ledwo doganiają wzrosty pensji przez ostatnie 10 lat, czyli ceny rosną. Tak, widać te ceny, to są duże pieniądze, ale najbardziej narzekają ci, którzy najmniej zarabiają, tak? Ale już oni zapominają, że 10 lat temu zarabiali praktycznie dużo, dużo mniej niż urosły procentowo ceny mieszkań i tak dalej. Także moim zdaniem jeszcze jest perspektywa do wzrostów. Jakie to będą wzrosty, to też nie jestem wróżką, ale dzisiaj nie widzę fundamentalnej przyczyny, jakie mogły być zmiany i tych cen na niekorzyść. Okej. Dzięki, super. Paweł, w takim razie. Dobrze, dzwonimy w takim razie do kolejnej osoby.
Na razie. Dobra, mam nadzieję, że było słychać dobrze Pawła, dobrze było słychać mnie. Ciekawe. Dajcie mi znać, jak było słychać Pawła. Dobra, czy taka forma jest dla was ciekawą formą rozrywki, edukacji? Ja już kiedyś parę lat temu takie coś prowadziłem, także powróciłem do tego. Okej. Mam kolejną osobę, to jest Ignacy. I zadzwonimy do Ignacego teraz. Teraz sobie tu przełączę. Dobrze. To jest Ignacy. Tu jest pytanie Ignacego. Halo, halo, cześć. Daniel Siwiec z tej strony. Cześć. Cześć. Słyszę siebie na live, także jakbyś mógł wyłączyć sobie tam głos albo na YouTubie, albo dobra, jakbyś mógł, to... No już mam wyłączone. Pewnie, super. Cieszę się, że jesteś, także wszyscy zobaczyli chyba, że jesteśmy live, bo niektórzy chyba nie dowierzają. Ignacy, jakbyś mógł to pytanie jeszcze raz zadać, sprecyzować i chętnie ci odpowiem. Dobra, to w pierwszej kolejności cześć, chciałem się przywitać ze wszystkimi. Dzięki, że dzwonisz. I pytanie to... Tutaj sobie jeszcze bardziej rozpisałem, a chodzi głównie o to, że na obecnym rynku coraz wyższe są ceny materiałów. Co byś powiedział odnośnie twojej zasady, że za około 500 zł za metr kwadratowy remontujesz mieszkanie? Mhm. Jak byś się do tego ustosunkował, że jest coraz droższe są materiały i coraz jest ich mniej? Okej, okay, ale o jakiej zasadzie mówisz? 500 zł za metr robocizny, materiałów czy wszystkiego? Z tego co pamiętam, to mówiłeś, nie pamiętam, czy to dotyczyło, jak mówiłeś, wszystkiego, czy czasem, jasne. To chyba z robocizną okay, dotyczyło nawet. Pytanie, kiedy mnie słuchałeś, bo ja już nagrywam filmy od 4 lat i teraz te ceny się zmieniły oczywiście przez 4 lat i to nie jest tak, że ja mam zamrożone ceny materiałów i ceny usług. I faktycznie jeszcze 4 lata temu, jak zaczynałem nagrywać, to ja robiłem remonty za 500-600 zł do metra, tak? I to już były remonty ze wszystkim. I w tym była usługa, w tym był materiał. No dzisiaj materiały poszły w górę, cena usług też poszła w górę, no każdy to widzi i nie ma się co czarować, że jest inaczej. I dzisiaj taką realną ceną to jest 1000 zł z metra, tak? Czyli jakieś 500 zł za mniej więcej robociznę, czasem 400 i drugie tyle tak naprawdę za materiały, więc ta proporcja 50 na 50 się nie zmieniła, tak? W zależności od tego, co to za mieszkanie, ale to jest pół na pół. I teraz no my za 30 parę tysięcy można zrobić 400-metrowe mieszkanie, czyli poniżej 1000 z metra. Mhm. Ale to jest już naprawdę dobra cena. No właśnie od nich odchodziło, jak teraz ci wchodzą te flipy pod względem materiałów, że podrożało wszystko i jak to jasne, sobie rozplanowałeś? Podrożało wszystko, ale też zwrócił uwagę na to, że podrożały też ceny mieszkań i to tak jakby drożej się kupuje, drożej się remontuje, drożej się kupuje materiały i drożej się sprzedaje po prostu. Trzeba się dostosować do biegnącego rynku, więc jakby trzeba się dopasowywać. Jeżeli bym chciał robić remonty w starych cenach, to bym po prostu ich nie robił. Jakbym chciał kupować materiały w starych cenach, to bym też ich nie musiałbym je sam klepać po prostu, te materiały, ale to nie jest realne. Dlatego po prostu my aktualizujemy to cały czas i to nie jest tak, że cena przez 4 lata jakby obowiązuje, tak? Jakaś zasada sztywna, bo rynek jest w ruchu cały czas i trzeba się do tego dopasowywać, aktualizować to cały czas. Ale też nie można się, pamiętajcie, dać przekonać wykonawcom, że ta ich oferta jest najlepsza, taniej nie znajdzie i tak dalej, bo różnica między najtańszym wykonawcą a najdroższym to jest czasami 2-3 razy więcej, tak? Więc to, że jeden za tyle by nie poszedł do pracy, no tak samo jak w normalnym etacie, że są różnice między tymi samymi stanowiskami, 2-3 razy więcej niektórzy zarabiają, tak? I dlaczego? Czasami dlatego, że są lepsi, dlatego, że mają większy staż, a czasami po prostu jest lepsza firma, albo lepiej wycenia ich usługi, albo tak naprawdę różnie to bywa, tak? Ale zawsze znajdzie się ktoś, który jest w stanie szybko zrobić dobre zlecenie i jakby ja bym w to... Z szukaniem ekipy to jest tak jak z szukaniem okazji. Nie jest to łatwe zadanie, ale zawsze się, jak się ktoś uprze, to znajdzie. A aktualnie właśnie przy tych cenach, na czym tak mniej więcej oszczędzasz? Co... Gdzie potrafisz znaleźć taką lukę, że możesz tutaj zaoszczędzić, a tam możesz na przykład przy jakości materiałów takiej samej dobrze to ogarnąć, żeby być z remontem w miarę rozsądnie? To przede wszystkim
nie kupuję ludziom rzeczy, których oni nie potrzebują, albo nie wymagają tak naprawdę, tak? To, że oni by chcieli pewne rzeczy dostać za darmo, tak? W prezencie. To sobie zdajemy sobie sprawę, ale jak tak naprawdę nie robię ludziom prezentów, tak jakby jest coś, czego nawet nie chcą, na przykład jakieś takie bariery typu granitowy blat albo jakieś LEDy czy jakieś takie rzeczy, że jedna osoba chce, druga wymaga, trzecia w ogóle nie wie, że to jest, tak? Więc jakby nie robię takich prezentów, które są kosztowne, a nie dla każdego atrakcyjne. Druga sprawa, rabaty na materiały w marketach albo negocjacja różnych rzeczy i kupuję też jakieś końcówki serii, kupuję większej ilości, na tym też oszczędzam, ale to jest 10-15% maksymalnie, na 5-10-15% ceny materiału. Tyle jestem w stanie na tym oszczędzić. Natomiast największą oszczędność mam na znalezieniu taniej ekipy remontowej, bo to jest jedna negocjacja, raz a dobrze i tak naprawdę, jeżeli znajdziesz dobrą, tanią ekipę, to procentuje ci to na cały remont. Bo możesz mieć drogą, słabą ekipę tak samo, tak? I będziesz niezadowolony, tak? A to, że ekipa jest tania, to nie znaczy, że jest zła od razu. Dobra, to super, to dziękuję ci za odpowiedź. A jeszcze mógłbym do ciebie mieć takie pytanie. Ono jest krótkie, to tylko jakbym mógł je zadać jeszcze. To jest całkowicie z innej beczki. Dajmy na to, że mam działkę rolną w granicach administracyjnych miasta. W jaki sposób podlega odronienie? Czy podlega w ten sposób, że kupuję projekt, wszystko już sobie ogarniam ze strony prawnej i staram się o decyzję o pozwolenie na budowę? Czy w jaki sposób to działa? Odrolnienie działki to tak naprawdę odrolnienie działki to jest nic innego jak wyłączenie z produkcji rolnej. Czyli idziesz do geodety, zaznaczasz mu obszar, który jest pod budynkiem, który będzie wyłączony z produkcji rolnej i on ci odralnia tu ziemię. To jest typowe odrolnienie, ale ludzie to mylą często z tym, że można budować na danej działce rolnej. I teraz, żeby można było budować na działce rolnej, to zanim odrolnisz, to musisz uzyskać albo decyzję o warunkach zabudowy, która stwierdza, że daną inwestycję możesz realizować, albo masz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i na podstawie tego planu uzyskujesz decyzję o pozwoleniu na budowę. I przed samym pozwoleniem musisz po prostu wyłączyć z produkcji rolnej grunt wyznaczony pod budynkiem. Czyli pod kostką i pod na przykład, nie wiem, jakąś infrastrukturą, którą masz i pod budynkiem. Aha, w ten sposób. Dobra, a co mogę jeszcze jedno? Za inwestycja jest, powiedz mi. Znaczy się tak pytam właśnie hipotetycznie, bo też nie interesowałem się aż takimi nieruchomościami, a kupiłem dom akurat z garażem, który nie był odebrany i był na działce rolnej i właśnie niedawno go odbierałem i właśnie przebiegał tam proces właśnie odrolnienia. Tylko czyli to było odrolnianie tak, że... po budowie tak naprawdę? Po pozwoleniu na budowę? Zgłoszone było, wypisane z rejestru gruntów jako działka rolna była. To nic, ale to nawet jeżeli działka jest wyłączona z produkcji rolnej częściowo, to dalej figuruje jako rolna też. Chyba, że jest całościowo wyłączona. No to te przepisy są takie jakby bardzo nieklarowne. Nie ma takich przepisów, które są... one są nieintuicyjne, o tak bym powiedział. Czyli działka może być rolna, ale jednocześnie może być budowlana. I niektórzy mówią budowlana rolna, ale to nie jest... To nie jest definicja taka prawna. To jest marketingowa definicja na autodomie. Ale to nie jest prawda. Czyli jak... Może być działka rolna, na której można wybudować domy, osiedla, tak? I to jest działka, która ma charakter dzisiaj rolny, może mieć miejscowy plan zagospodarowania na działkę mieszkaniowo-budowlaną. I teraz zazwyczaj się nie odralnia całej działki, tylko odralnia się teren pod domami, bo po prostu to jest bardziej ekonomicznie opłacalne. No to są takie niuanse, ale jakby to niestety gdzieś tam trzeba przejść, tak? I to nie jest jakieś tam trudne. A jeszcze mam takie szybkie pytanie do ciebie. Mieszkam akurat w takim rejonie, że jest bardzo duży przemysł, to jest Zagłębie Miedziowe nasze na Dolnym Śląsku. I jak uważasz, czy mieszkania w tym rejonie mogą być przecenione, czy właśnie uważasz, że mogą być niedocenione? Jakie miasto do końca? Lubin. Lubin, tutaj Polkowice, te miasta. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy mogą być przecenione i tak naprawdę wiem, że są... W Polsce miasta, też na Dolnym Śląsku na przykład, które są poniżej 3000 z metra. Tak, i to one są niedoszacowane, bo koszt odtworzenia tego, koszt wytworzenia nowego lokalu jest dużo droższy. Także są w Polsce niedoszacowane oczywiście, ale czy są przeszacowane miejscowości? Niekoniecznie bym wiedział, bo no chyba, że jakiś, nie wiem, pik jest jakiś wielki hype na daną dzielnicę czy blok, to może być coś, ale tak jakby generalnie rzecz biorąc, no to nie. Raczej mógł być niedoszacowany, ale teraz bawić się we wróżkę, że kiedyś tu będzie, wiecie, drogo. Ja bym tak nie podchodził. Ja bym radził inwestować, im większe miasto, tym lepsze.
No tutaj jest akurat 100 tysięcy mieszkańców, to znaczy około tam. To teraz wystarczy, tam wystarczy, żeby fajnie robić flipy, także 100 tysięcy to jest, jest okej. Okay. Mój fundusz właśnie inwestuje od miasta od 100 tysięcy mieszkańców. A, to super. Dobra, to też chciałbym ci powiedzieć, że do zobaczenia w przyszłym tygodniu w czwartek na Invest Meeting we Wrocławiu, bo się zapisałem już dwa miesiące temu. I super, dziękuję ci bardzo super, za rozmowę. Super, właśnie, będę też za dwa tygodnie, za tydzień będę we Wrocławiu. Tak, dzięki wielkie, dzięki. No na razie, super, dzięki wielkie, na razie. Właśnie, kto z was w ogóle, bo jutro jadę do Poznania rano, a pojutrze będę w Szczecinie. Kto z was jest tutaj z Poznania i ze Szczecina? Z kim się będę widział? Albo w przyszłym tygodniu we Wrocławiu i w Katowicach? Dajcie mi znać, proszę, z tych osób, które mnie oglądają, kto z kim się będę widział? Dajcie znać, dobra? Także ja czekam na wasze komentarze, a ja sobie już po drodze odpalam kolejny telefon. To będzie Hubert. Do Huberta dzwonimy. Nie mam tu numeru. A jest Hubert, dobra, jest. Dzwonię do Huberta, odpalę teraz Huberta pytanie. Pytanie numer jeden. Halo, cześć, Daniel Siwiec z tej strony. Cześć, cześć. O, cześć. Słyszysz mnie? Spodziewałeś się, że zadzwonię? Tak. Widziałem swojego SMS-a, widziałem. Okej. Okay, dobra, no to zadaję pytanie. Bo zastanawiam się, jak jest ekipa remontowa i ona nie wystawia faktury, czy można to wrzucić w koszty. No jeżeli nie masz żadnego dokumentu. Bo mi księgowa mówiła, że żeby z nimi umowę o dzieło, jak podpisuję, to ja bym musiał za nich podatki zapłacić, tak jakbym normalnie ja ich zatrudniał. Pytanie, nie? Jak się z nimi dogadujesz? Czy dogadujesz się z nimi kasą na rękę, którą im płacisz? Bo jeśli tak, no to wtedy musisz do tego doliczyć podatek dochodowy, który się liczy od umowy o dzieło. Ale w przypadku umowy o dzieło to nie jest jakiś tam duży podatek, tak? No ale wtedy masz w kosztach ich koszt wynagrodzenia ekipy masz w kosztach i nie płacisz wtedy podatku dochodowego od dochodu od nieruchomości, od zbycia nieruchomości odpłatnego. Także to jest w miarę neutralne tak na dobrą sprawę, bo popatrz sobie, jeżeli masz ekipę, to musisz za ekipę zapłacić podatek. Jeżeli nie masz ekipy, to te pieniądze, które wydasz, to też musisz od tego zapłacić podatek, bo wtedy ci wyjdzie większy dochód w swoim biznesie, tak? Więc naprawdę nieważne, czy zapłacisz, czy nie, ale oczywiście tu rekomendujemy wszystkim według waszego sumienia skarbowego płacić podatki legalnie, tak? Tak, jasne. Więc to jest dosyć sytuacja neutralna, natomiast radziłbym jakby zatrudnić ich. No, umowa o dzieło to nie jest najszczęśliwsza sytuacja, bo te umowy o dzieło gdzieś tam są kontrolowane i za chwilę jak masz piąty remont z samą ekipą, to może się okazać, że to nie jest dzieło, tylko zlecenie stałe tak naprawdę i pociąga się pod umowę o pracę albo pod ZUS. I to nie jest taka sytuacja korzystna. Najlepiej jakby oni mieli swoje JDG tak naprawdę, tak? No, rozumiem, bo jak ja z nimi umowę o dzieło podpiszę, to ja muszę to tam wszystko przeanalizować, bo na przykład ostatnio Ukrainiec mi remont robił. To ja muszę zobaczyć, czy on w ogóle legalnie tu w kraju przebywa i on mi jakieś tam musi dokumenty swoje dać, czy no, powinien, ja po prostu podatek powinien, za niego... Nie, no to powinien ci dać oczywiście taki formularz specjalny i wypełnić naprawdę swoje dane, PESEL i tak dalej, tak jakby powinien mieć wszystkie dane tak jak Polak. Więc żeby można było go zatrudnić. Okay. Ja nie jestem ekspertem gdzieś tam od kadrowania, od spraw kadrowych. Też nie chcę tutaj się na ten temat wymądrzać, bo to nie jest moja działka. Natomiast nie ma problemu. Jeżeli ma pozwolenie na pracę i na pobyt w Polsce, no to ma te dokumenty, tak? Jasne, rozumiem. No jeśli dobra, nie, to nic nie zrobisz tutaj legalnie, tak? Najlepiej jest mieć kogoś, kto ma działalność, to wystawia fakturę, także to jest najlepsza sytuacja, bo robotnicy płacą mały podatek, płacą tylko 5,5% od przychodu podatku dochodowego, więc dużo mniej niż flipper, który albo jest na spółce i płaci 9%, albo jest na JDG, płaci 19% i tak dalej, także... Aha, bo oni od swoich usług VAT-u nie płacą? Zależy. Jedni płacą, którzy mają małe firmy do 200 tysięcy obrotu, a drudzy, jak mają większe firmy albo chcą, to VAT płacą i muszą ci go naliczyć, a dla ciebie ten VAT nie jest odliczalny, tylko może być co najwyżej w koszty go wrzucisz sobie, tak? Ale to sobie, to jest niepotrzebny koszt. Lepiej znaleźć sobie firmę, która nie jest VAT-owcem.
Jasne, jasne, rozumiem. Dobra, to dzięki za odpowiedź. A powiedz mi jeszcze, tego twojego live'a będzie można obejrzeć gdzieś potem, bo na razie nie mam czasu oglądać. Nie mam czasu oglądać, ale mam czas rozmawiać. Dobra, wiesz co? Nie wiem, zadzwonił. Będzie, to wiesz. Wiesz co, nie wiem jeszcze. Na pewno do godziny 24 dzisiaj będzie, a czy go osadzimy jeszcze, zobaczymy. Także dajcie mi znać, czy chcecie, żeby był w komentarzu, dobra? A ja dzwonię dalej do kolejnej osoby. Chyba, że to jakieś drugie pytanie masz, bo tu jeszcze widziałem drugie pytanie. O, jest drugie pytanie. Tak, tak. Drugie pytanie, tak. Jak akt notarialny podpisuję, to czy w akcie zaznaczać, bo ja mam działalność gospodarczą, że to właśnie ja jako prowadzący działalność gospodarczą, czy tego nie trzeba nigdzie zaznaczać? Ja nie kupowałem nigdy w ramach JDG mieszkania, bo zawsze kupuję to na firmy, na spółki i tam trzeba to zrobić. Natomiast JDG jest też taka opcja, żeby sobie księgowo to wpisać nieruchomość do jakby rejestru twoich towarów tak naprawdę, więc czyli można być zaksięgować tą daną nieruchomość jako nieruchomość kupioną w ramach działalności. Najlepiej na transparentie od razu powiedzieć, że to jest kupowane w ramach działalności, ale wiem, że też księgowo można włączyć w działalność mieszkanie, które jest kupione przed jej założeniem. Także da się to zrobić prywatnie, nie da się tego zrobić jak masz spółkę, bo jak kupisz prywatnie, chcesz do spółki, to musisz normalnie ją przepisać, sprzedać notarialnie. No, rozumiem, bo na razie to w sumie robiłem tak, bo mi różnie jedni księgowi mówili tak, inni tak. Ja to po prostu robiłem tak, bo gdzieś tam pytałem na jakichś grupach i jedna teraz księgowa, która mam, mi tak powiedziała, że to po prostu na swoje imię, nazwisko robię, a i tak rozliczam się jako działalność gospodarcza, tak. Więc nie, tutaj, żeby nie muszę tego zaznaczać. Nie ma żadnego podatku dochodowego, prawda? Nie ma podatku, nie ma podatku VAT w tym przypadku, więc nie musisz mieć faktury na siebie, tylko masz dowód zakupu, czyli podstawę nabycia, która jest twoim kosztem i można go sobie bez problemu naliczyć tak naprawdę. No tak, bo jak sprzedaję, to też żadnej faktury nie wystawiam, no bo akt notarialny... Różnie robię. Ja faktur sprzedażowych nie wystawiam, bo jakby dla mnie dokumentem udokumentującym sprzedaż zwolnioną z VAT-u jest właśnie akt notarialny. W tym przypadku. W tym przypadku tylko. Tak, tak. No to wiadomo. Super, no, dzięki wielkie. W takim dzięki razie. Wielkie za odpowiedzi. Trzymaj się na razie. No, trzymaj się na razie, hej. Dzwonimy do kolejnej osoby. Już tutaj wyłączę to pytanie i dzwonimy do kolejnej osoby, którą mam tutaj na liście. A kto jest tą osobą? Hubert był. Bartosz teraz. Dzwonimy teraz do Bartosza. Bartosz Wojciechowski i Bartosz tutaj miał pytanie. O. Halo, cześć Bartosz. Daniel Siwiec z tej strony. Cześć, już właśnie wyciszam live'a. Okej, super, że oglądasz. Słuchaj, i wiesz co, miałbym do ciebie takie pytanko właśnie. Nie mam zaplecza finansowego, od czego mógłbym zacząć, żeby zadziałać w biznesie, że tak powiem, nieruchomości. Ale tak później zadałem to pytanie i stwierdziłem, że ono jest takie trochę, że tak powiem, niedokonstruowane. I bardziej mi tutaj chodziło na przykład o flipy, na przykład jak znaleźć inwestora, jak go przekonać, jak ocenić, czy to się będzie, że tak powiem, na przykład dana nieruchomość na przykład opłacała, żeby to zrobić. Okej, to wiesz co, to tak, żeby go przekonać, to musisz sam wiedzieć, że to się opłaca, tak naprawdę, czyli musisz wiedzieć, jak ten biznes funkcjonuje i musisz wiedzieć, musisz wiedzieć, jak on funkcjonuje i wiedzieć, czy on działa tak, czy nie, czyli musisz mieć wiedzę na ten temat, co jest dobre, co złe. Poza tym pieniędzy dzisiaj jest mnóstwo na ulicy, tak, i jest mnóstwo inwestorów i ludzi, którzy szukają, można być ujścia dla swoich pieniędzy, żeby je lepiej zainwestować na lokacie czy w jakimś funduszu, czyli no, gdzieś w jakieś mieszkanie. A nie każdy ma czas, energię, chęci, zna się na tym, żeby szukać mieszkań, które są dobrą okazją. Więc inwestorów jest mnóstwo i na przykład jednym z takich miejsc, i uważam, że to jest idealne miejsce, jest na przykład takie moje spotkanie w większości największych miast w Polsce, Invest Meeting. A ty byłeś na takim spotkaniu może, albo skąd w ogóle jesteś? Wiesz co, powiem ci, ja jestem ogólnie z Konina i
że tak powiem, planowałem się wybrać, ale niestety tutaj mi się plany trochę pokrzyżowały zdrowotne. A powiedz mi, następna seria takich spotkań, kiedy będziesz? Nie mam pojęcia. Na pewno nie w tym roku, na pewno w przyszłym. I już prawdopodobnie mnie nie będzie, tylko będę organizował te spotkania. To będą osoby, które jakby ja zaproszę na to wydarzenie, które to poprowadzą. Natomiast mnie już nie będzie. Szkoda, bo jutro będę w Poznaniu akurat. To jest chyba koło Konina, prawda? Tak. Bliziutko właśnie. Tak, więc jutro będę w Poznaniu i serdecznie zapraszam Cię, jakbyś mógł być. A tak to może dopiero przyszły rok, więc raczej się... No w tamtym roku nie byłem na żadnym... Byłem w jednym mieście, w tym roku też wakacje byłem w jednym mieście, a teraz postanowiłem być wszędzie. Natomiast jak już będę wszędzie, to już pewnie długo się nie pojawię. Ale to jest takie miejsce, są różne konferencje. Ja też robię takie szkolenie nieruchomości od zera, które było we wrześniu tego roku. I myślę, że za rok też je będę robił. Także też, też to jest miejsce, gdzie można poznać inwestora. Wiem, że mnóstwo osób poznało inwestora. Czy na moich warsztatach też... inwestorzy sami siebie przez 3 dni jakby poznają i jakby już wiedzą, kto wolałby dać kapitał, kto wolałby tu szukać okazji, kto tego kapitału nie ma. No, uwierz mi, naprawdę pieniędzy jest dość, trzeba po prostu tylko umieć znajdywać okazję, odróżniać ją i tego inwestora przekonać, tak? I ja bym od tego zaczął, żeby szukać okazję, że jak masz okazję, to uwierz mi, że deale się znajdują i deale się robi. Na przykład na naszej grupie facebookowej na absolwentów moich warsztatów, tam po prostu jak masz dobrego deala, to te pieniądze same do ciebie pchają. Tak? Tylko trzeba mieć konkretnego deala, a nie na zasadzie mam coś, nie wiem, czy to jest dobre i tak dalej. Jak ktoś tak widzi takie coś, no to nie traci czasu, bo jak się okaże, że to jest nic nie warta rzecz, to tylko stracił czas. Musisz ty mieć dobrze to policzone, musisz wiedzieć, czy to jest dobry deal, ile jest do zrobienia, w jakim czasie, na czym polega i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba wiedzieć, jak tego inwestora przekonać do tego. Czyli być po prostu pewnym tego, co się znalazło i pewnym tego, co się robi. Dokładnie tak. Bo jeżeli inwestor zobaczy, że nie jesteś pewny, co sam nie wiesz, to nie zainwestuje w ciebie. Jasne. A powiedz mi, Daniel, jeszcze mam takie pytanko. Nie wiem, miałbyś na dzisiaj, nie wiem, też byś zaczynał przykładowo, miałbyś, nie wiem, 50 tysięcy na start. Co byś, że tak powiem, jak zaczął, że tak powiem, pomnażać te pieniądze? Od czego byś zaczął? Jak byś to widział ty? Okej. Ja bym się skupił na jednej branży, tak naprawdę, którą chcę wejść, tak? I może to być branża nieruchomości, może to być inna branża. I tak naprawdę, a co robisz? Pracujesz na etacie jeszcze, czy co robisz? Wiesz co, ja osobiście akurat zajmuję się też wideofilmowaniem i fotografią, wiesz co, taką już dosyć, że tak powiem, szeroko pojętą. Mhm. Okej. Ale chcesz to rozwijać, czy bardziej w nieruchomości wejść? Wiesz co, bardziej mnie kręcą nieruchomości, że tak powiem, bo już, że tak powiem, szukam wszystkiego, co mogę i tak dalej. Bardzo mi się spodobał ten temat. I powiem ci właśnie, nie wiem jak zacząć, nie? To ja bym ci polecił jakby 2 rzeczy, tak naprawdę, które trzeba zrobić. Po pierwsze, musisz zainwestować w edukację i tak po pierwsze książki. Po drugie, na moim kanale jest mnóstwo darmowej, wartościowej wiedzy. Jeżeli chcesz jakby już taką wiedzę, która jest kompletna i pełna, naprawdę, to zapraszam cię do mnie na warsztaty. I jak to wszystko będziesz miał, to wtedy dopiero zaczynasz działać i jedziesz z rynkiem, jedziesz z tematem i musi być ta wiedza, którą musisz zdobyć, musi być działanie, ale też musi być otoczenie, które też cię wspiera. Czyli jeżeli masz jakieś tam niesprzyjające otoczenie, to też warto nad tym popracować, bo to ono cię będzie hamowało, ciągnęło w dół. I no, musisz działać. I moim zdaniem można to robić zarówno na pełny etat, jak i po godzinach. Widziałem różne historie, różne sytuacje. Wiem, że w Szczecinie jest chłopak, może nas ogląda teraz, który pracował w nocy jako piekarz bądź dostawca w piekarni, już nie pamiętam, a w dzień robił flipy, więc bardzo to było trudne dla niego i praktycznie bez pieniędzy sobie ten biznes rozkręcił i już na tym zarabia. Także pamiętam go ze szkolenia, ale teraz pojadę do Szczecina, tylko poznam jeszcze raz jego historię, bo jest naprawdę bardzo inspirująca dla innych, którzy tak naprawdę też zaczynają od zera. Także da się to zrobić. Ja widziałem mnóstwo widziałem mnóstwo przykładów ludzi, którzy to robili i jak ty masz kwotę 50 tysięcy, to uwierz mi, że masz czasem parę razy więcej niż inni, którzy wchodzą w ten biznes. Więc nie musisz tych pieniędzy ruszać, tak naprawdę. Jedyne to zainwestować czas, energię w szkolenie, tak? No i oczywiście to szkolenie też coś tam kosztuje, natomiast to nie potrzebujesz tych pieniędzy chłonąć, a jak już będziesz miał wiedzę i będziesz działał, to już pieniądze się pojawią z rynku, żeby to współfinansować razem z tobą, tak? Na zasadach takich rynkowych, na przykład zysku pół na pół. Jasne, rozumiem.
Dziękuję Ci w takim razie tutaj za telefon. Super, bardzo, dzięki, bardzo miło. Dzięki wielkie. Super, dzięki. Trzymaj się. Miłego, trzymaj się. Dobra, super. Teraz był Bartek. Dzwonimy do kolejnej osoby. Kolejna osoba to jest, nie mam imienia, ale jest Gierasimczyk. Okej, okay, no dzwonimy do tej osoby. Jakkolwiek ma na imię. Nie wiem. A, jest Dominik, to jest Dominik. Okej, okay, dobra, to jest Dominik. Dzwonimy do Dominika. Już dzwonimy. To pytanie Dominika brzmi... O, proste pytanie, konkretne. Zobaczymy, co powie Dominik. Cześć, mówi Daniel Siwiec. Halo, halo, cześć. Dominik z tej strony. Cześć, dzień dobry. Cześć, Dominik. Słuchaj, no okej, okay, dzwonię do ciebie, bo spodziewałeś się. To jak ci mogę pomóc? Po SMS-ie, tak. Ja chciałem spytać, co pan sądzi o deweloperce na wsi, domki jakieś, nie? Mhm. Okej, okay, co sądzę o deweloperce na wsi? A jakbyś mógł tak doprecyzować pytanie, bo... No, wiesz, bardziej taki niezaludniony teren, nie? Ludzie często, można powiedzieć, teraz się z miasta przenoszą, jakieś domki jednorodzinne, może bliźniaki, okay, nie? Okej, okay, to pierwsze pytanie, czy jest tam w okolicy jakiś inny deweloper, który buduje na takiej podobnej wsi? Nie, to bardziej na zamówienie, nie? No właśnie, teraz... Jak ktoś zleci mu. Jest taka zasada, że ludzie, którzy kupują gotowe domy od deweloperów, to są zazwyczaj osoby, które nie mają czasu, a mają pieniądze, albo mają zdolność kredytową. I teraz te osoby, które mają czas, mogą sobie sami ogarnąć budowę, sami sobie zaprojektować, to są osoby, które często mają tych pieniędzy mniej, ale na tyle dużo, żeby stać ich było na budowę własnego domu, na przykład ze szwagrem czy z jakąś firmą. I to są osoby, które często nie oddadzą części zysku deweloperowi. I teraz jeżeli tam nie ma innego dewelopera, to nie ma jakichkolwiek dowodów na to, że cokolwiek tam wybudujesz, to się sprzeda. Więc moim zdaniem lepiej wejść tam, gdzie jest dużo deweloperów, wejść między nich i się rozbijać, bo tam są pieniądze do wyrwania, a jak wybudujesz coś na wsi, to szansa, że to sprzedaż jest dużo, dużo mniejsza niż wygrasz z deweloperami, którzy już są na danym rynku. Bo takie jest moje zdanie, więc jeżeli wieś jest mała, daleko od miasta, tak naprawdę no to często jest taki dylemat deweloperów, bo mają jakieś ojcowizny, mają działki, które kiedyś kupili. I często ja radzę im, żeby to przeliczyli jeszcze raz, bo im dalej od miasta, tym się mniej zarabia na inwestycji. Im bliżej miasta działka jest lepiej skomunikowana, tym jej cena jest droższa i cena działki droższa, ale też i zysk większy i cena produktu, jakim jest nieruchomość, czy tam budynek, czy dom, też jest droższy. Dlatego zarabia się na tym więcej, a budowa kosztuje tyle samo praktycznie na wsi, co i w mieście. Dlatego moim zdaniem im bliżej miasta, tym większa dochodowość jest z tego. I tak, może zapchać kij w mrowisko. No, nie kij w mrowisko. Powiedziałbym, że to jest takie częste pytanie. Takie, mam na szkoleniu takie pytanie. Często ludzie mają ojcowizny i chcą na tym budować, bo im się po prostu wydaje, że lepiej wykorzystać zasoby, które mają. A tak naprawdę może być tak, że wybudują dwa razy więcej niż na małej, droższej działce w mieście. Zarobią dwa razy mniej jeszcze. A się narobią i jeszcze będą mieli problem z sprzedażą, bo nie wiadomo, czy ktoś to kupi. Więc pierwsze pytanie moje to jest, czy jest tam jakiś deweloper inny i jak sobie radzi? Bo to jest pewnego rodzaju miara potencjału tego. Bo wiecie, no tutaj ciężko być prorokiem i takim prognostą i takim prekursorem, powiedziałbym, że tej wsi. Co z tego, że wybudujesz osiedle, jak nikt tego nie kupi? No tak, jest jeden deweloper, on buduje, prawda, w niewielkim miasteczku, tak po prostu, nie? A jeżeli ktoś sobie zażyczy, nie? Na wsi, to on wtedy mu buduje, ale to ktoś musi do niego przyjść. Na wsi nie buduje tak po prostu, nie? Tak, tak, tak. Bo po prostu nie ma na to chętnych, tak? Bo na wsi ludzie sami sobie budują domy. Tak jest lepiej ze szwagrem tutaj i z teściem po prostu samemu taczki wozić. No tak. No tak to jest niestety, więc... Okej. Okay. Dzięki w takim razie, Dominik. Ja też również dziękuję. Fajną robotę pan robi. Dobranoc. Dzięki, na razie. Cześć, hej. Okej. Okay. Super, dobra. I mamy jeszcze Maxa. Max Mańkowski. Dzwonimy do Maxa. Mam tu jest zapisany telefon, także pójdzie szybciej. O? Halo, halo, cześć, Daniel Siwiec z tej strony.
Cześć, Daniel. Cześć, cześć. Jaki masz temat, jak ci mogę pomóc? Więc tak, krótko mówiąc, co musi być uwzględnione w akcie notarialnym, jeżeli mamy do czynienia, oczywiście mówię o mieszkaniu na flipa, jeżeli jest zgłoszona skarga pauliańska. Okej, okay, jest zgłoszona, to znaczy co? To znaczy... Czy jest wyrok sądu stwierdzający unieważnienie aktu względem wierzyciela? Czy jest tak, dopiero jest sprawa złożona do sądu, czy jest wyrok tego sądu na przykład? Powiedzmy, jest wyrok. Czyli na przykład częsta sytuacja, mi się raz takie coś zdarzyło, ale to jest sytuacja, która najbardziej prawdopodobna jest, że ktoś ma długi i myśli sobie, że ucieknie z tych długów, przypisując majątek, to znaczy mieszkanie, na członka swojej rodziny. A to ewidentnie jest widać z daleka, że to jest w celu ucieknięcia przed wierzycielami, ktoś przypisuje darowizną na swoje dziecko. Prawda? I wtedy często jest podstawa do skargi pauliańskiej pod tytułem, że wierzyciel, na przykład urząd skarbowy, bank, widzi, że no, ta transakcja miała charakter iluzoryczny po to, żeby wierzyciel nie mógł ściągnąć z tej nieruchomości pieniędzy, prawda? Halo? Okej, właśnie o taki przypadek mi chodziło. Właśnie. No bo to najczęstsza sytuacja. No i popatrz sobie, i teraz dobra. Chodzi o to, że ta transakcja jest zawarta skutecznie, na przykład względem tego dziecka, natomiast ona jest nieskuteczna względem wierzyciela, czyli dalej wierzyciel dzięki wyrokowi skargi pauliańskiej może egzekwować pieniądze z tej nieruchomości, czyli jeżeli ktoś ma długi i przypisuje na dziecko, to tak naprawdę jeżeli sąd stwierdzi skargę pauliańską, to ten wierzyciel będzie mógł dalej egzekwować z tej nieruchomości, mimo że ona jest w rękach dziecka. Bo ona została zrobiona z pokrzywdzeniem wierzycieli i w celu pokrzywdzenia wierzyciela, tak? Jeżeli sąd to stwierdzi. I tu nie ma dużych ryzyk dla flipera, bo małe ryzyko jest to, że udowodnią komuś, kupcowi, fliperowi, tego, że kupuje nieruchomość w celu pokrzywdzenia wierzyciela, ale jest bardzo duże ryzyko, jeżeli ktoś to robi w celu darowizny. I teraz, moim zdaniem, żeby to zrobić, to jest ta skarga pewnie wpisana do księgi wieczystej. Żeby to zrobić, to należy w ramach zapłaty ceny spłacić wierzyciela, żeby ta egzekucja z tej nieruchomości wygasła. Czyli trzeba po prostu uzyskać zaświadczenie od komornika oraz od wierzyciela i teraz spłacić tego wierzyciela, której dotyczy skarga pauliańska i po temacie. Okej, właśnie, jest w temacie właśnie pytanie, ponieważ właśnie mówisz, że właśnie spłacamy dług. Mhm. I właśnie, powiedzmy, mieszkanie kosztuje, przykładowo z mojego miasta, z Warszawy, 300 tysięcy złotych, dług wynosi 150 tysięcy, czyli właśnie, kwota powinna być na akcie notarialnym uwzględniona? Czy 150 tysięcy? Powinna być kwota, załóżmy, dogadujesz się na 300 tysięcy, to jest cena zakupu nieruchomości od tej osoby, która jest właścicielem, natomiast powinieneś w ramach zapłaty ceny zapłacić 150 tysięcy na konto właściciela tego pierwotnego, albo może właściciela nie pierwotnego, tylko właściciela ówczesnego i 150 tysięcy w celu zaspokojenia wierzyciela, który złożył skargę pauliańską, żeby skarga pauliańska zeszła z nieruchomości. I jeżeli ty to tak kupisz, to tak naprawdę ty kupiłeś to w dobrej wierze, żeby tego wierzyciela spłacić i kolejna skarga pauliańska już jest niemożliwa, bo no tak. Niemożliwa, bo ty nie wiedziałaś, wiedziałaś o tym, go spłaciłeś, a nie wiedziałaś o innym, tak? Tego ci już nie udowodnił raczej. Dlatego kupujesz to bezpiecznie w dobrej wierze, tak zwanej. Okej, okay. I najpierw powinno się spłacić wierzyciela. No niekoniecznie najpierw, ale przede wszystkim trzeba było go spłacić i można to zrobić albo na umowie przedstępnej, jak jest mała kwota, albo na umowie końcowej od razu, jak jest kwota większa, znaczna, a połowa wartości mieszkania to jest kwota znaczna. Więc to jest do zrobienia, to nie jest taki trudny case, tak? To jest trudny case dla kogoś, kto to robi pierwszy raz, ale dla dobrego prawnika czy notariusza, no to jak ktoś się czuje w tym swobodnie, to robi. Robi i to działa. Okej, okay, właśnie. I tutaj powiedziałem przykład właśnie, jeżeli wyrok sądu. A co, jeżeli nie byłoby wyroku sądu właśnie w takim przypadku?
Jeżeli nie było wyroku sądu, to nie ma stwierdzonej skargi polańskiej. Po prostu. Przecież to skarga może być niezasądzona. Prawda? I teraz, jeżeli ty kupujesz nieruchomość, która jest nieobciążona skargą paliańską, czyli jest bez obciążeń, kupujesz od, nie wiem, córki tego dłużnika, to kupujesz ją w dobrej wierze. Bo ty nie masz narzędzi ani możliwości, żeby sprawdzić w dobrej wierze, czy ktoś nie ma długów, czy nie ma sprawy w sądzie, czy skargi paliańskiej, prawda? Księga jest czysta, tak. Zaświadczenia są czyste i ty kupujesz normalnie uczciwie mieszkanie i ciebie chroni rękojmia wiary publicznych ksiąg wieczystych jako kupca. I teraz, jeżeli po zawarciu tej umowy skarga paliańska by uprawomocniła się, to automatycznie ona powinna być bezskuteczna w stosunku do ciebie. Natomiast czasem jest tak, że sąd wydaje szybszy wyrok o zabezpieczeniu nieruchomości, zanim ta skarga paliańska się uprawomocni. No bywa też tak, tak? Czy może być wpis wcześniej na przykład o tym, że jest zabezpieczenie nieruchomości w celu jej niesprzedawania, tak? Ale to są już takie sprawy zawiłe. Powiem szczerze, że ja tylko raz w życiu robiłem temat ze skargą paliańską. Dużo o niej słyszałem. To jest taki, wiecie, wilk, może inaczej. To jest coś jak Yeti. Każdy o tym mówi, ale nikt o niej widział, tak? Mi się raz trafiło takie coś, że zrobiłem ze skarbówką skargę paliańską. Poszło mi łatwo, miło i przyjemnie, jak za każdym razem, jak kupuję mieszkanie z komornikiem. Także naprawdę. Nie ma problemu. Nie przejmuj się. Jak nie chcesz, to ja to wezmę. Okej, dzięki Daniel za wyjaśnienie. Dzięki wielkie, w takim razie dzięki. Fajne pytanie, bardzo ciekawe. Cześć, hej. Dobrze. I mam nadzieję, że to pytanie było fajne, bo naprawdę było ciekawe. Dobrze, w takim razie mamy kolejną osobę. Dawid Strupiński. Tym razem do mnie napisał. Warto obserwować mojego Instagrama, czy mojego Facebooka, czy YouTube'a, bo tam właśnie ktoś się odzywa i wtedy bierze telefon i wtedy można pogadać. Halo, halo, cześć. Cześć, Dawid. Halo. Cześć, Daniel Siwiec z tej strony, jesteś live, także witaj serdecznie na live'ie. Jak brzmi twoje pytanie, jak ci mogę pomóc? No to tak, moje pytanie brzmi, podczas rozpoczynania przygody z nieruchomościami, z tymi wpisami, co nie? Jakie są najważniejsze szczegóły podczas tego całego etapu? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest bardzo ogólne pytanie. Jakbyś mógł je trochę doprecyzować, na czym ci najbardziej zależy, bo ja mógłbym o tym mówić godzinami. Ja mam jakby parodniowy warsztat na ten temat, na temat szczegółów robienia flipów, prawda? Teraz najważniejsze szczegóły to jest zbyt ogólne pytanie, więc ja bym chciał ci powiedzieć bardziej konkretnie, a nie ogólnie, dobra? Także gdybyś mógł to trochę doprecyzować, bo na to zwrócić uwagę, to ja nie zdążę ci powiedzieć podczas tego webinaru. Nie jestem w stanie. I wolałbym ci odpowiedzieć konkretnie na konkretne pytanie, nie na pytanie ogólnie, no bo... To ogólnie ci mogę powiedzieć, trzeba zapierdalać po prostu. Nie, to tak ogólnie mówiąc, nie? A jest wiele szczegółów, które trzeba znać, trzeba mieć wiedzę, jak to robić. Więc rozumiem, że zastanawiasz się, jak zacząć tak naprawdę, tak? Bo widzę po twoim pytaniu, działać. Jak zacząć? No to chyba myślę, że to jest pytanie podobne, które tu było wcześniej. Czyli tak naprawdę moim zdaniem trzeba się edukować, czyli zainwestować czas i pieniądze trochę w edukację, tak? Nie przeedukowywać się, nie za dużo się edukować, bo jak będziecie 2 lata siedzieli i wybrali wszystkie kursy po kolei i tak naprawdę a nic nie robili, to też nie ma sensu. Trzeba, nie wiem, wybrać sobie jedną konkretną rzecz i na przykład flipy i to cisnąć. Ale oprócz tego, że się uczycie, to jeszcze działać, bo samo szkolenie jest nic nie warte, dopóki się tego nie wdroży w życie, tak? Bo tak jak mówiłem, się nauczył chińskiego i nie stosował nigdzie, to jest bezwartościowa umiejętność wtedy, prawda? Także trzeba nie tylko tą wiedzę nabyć, ale też ją stosować i w praktyce. I znam osoby, które w wieku tam takim młodym, czyli 18, 20, 20 coś lat, zaczynają ten biznes bez jakichś tam doświadczeń szczególnych, życiowych, biznesowych i sobie świetnie radzą, tak naprawdę, więc to jest dla każdego, uważam. I jak ktoś ma 100 lat i ktoś ma 20 lat, to tak samo sobie dobrze może poradzić.
Więc moim zdaniem po prostu inwestować czas, energię, zacząć od tanich rzeczy, tak? O jakichś nawet networkingów, książek, tak? Jak ktoś jest pewny, chce, że wejść we flipy i chce to cisnąć na maksa, to razem po prostu nie wyważać otwartych drzwi, tylko kupić gotowy schemat, gotowy system od osoby, która to już robi od lat i można to robić. No, ja mogę być taką osobą, to może być inna osoba. Także ja mam takie patenty i schematy działania, taki system, jak zrobić krok po kroku flipy. Mogę na szkoleniu ci to pokazać, ale też możesz się uczyć od innych osób albo znaleźć sobie kogoś, kto będziesz naśladował, kto cię wdroży w to wszystko. Więc moim zdaniem to jest najlepsza metoda, żeby zacząć i wcale nie musisz mieć kapitału na start, tym bardziej w tych czasach, gdzie kapitału jest dość. Czyli najbardziej to wiedza. Nie, wiedza jest ważna, oczywiście, ale wiedza plus działanie tak naprawdę, tak? Czyli musisz to mieć, bo samo wiedzę, jakby sama wiedza nie zrobi cię milionera. I tą wiedzę trzeba cały czas używać. To jest, wiedza to jest narzędzie, to jest jak młotek. I tym młotkiem trzeba nawalać, no. Mówiąc ładnie. Nawalać trzeba tym młotkiem, bo wiesz, jeśli ktoś da ci narzędzie w rękę, to trzeba tego narzędzia używać i trzeba się czasem spocić, żeby, wiecie, że coś wyskrobać dobrego, ale no samo narzędzie w szufladzie no, nie jest wartością, tak? Kolekcjonerską. Więc musisz działać, bo niektórzy liczą, że, nie wiem, że sama wiedza zrobi z nich milionera, ale to trzeba jeszcze tej wiedzy używać. Okej. Okay. Dobra, to dzięki. Chyba, że coś jeszcze by chciałbyś zapytać. Bardziej mnie ciekawi z tymi remontami, co bardziej tam trzeba uważać. To trochę może być trudne na początku. Wszystko jest trudne za pierwszym razem. I znam osoby, które robią pierwszego, drugiego flipa, trzeciego i unikają remontu, bo się tego boją, a później już im dłużej je robią, tym bardziej unikają tych remontów, tak? Bo się ich boją. Trzeba zrobić raz, drugi, trzeci, żeby się nauczyć, żeby trochę się sparzyć, jakieś błędy podstawowe popełnić. Tak naprawdę trzeba wiedzieć, w jakim jakby schemacie to robić, ale no, trzeba w to brnąć, tak? Trzeba w to brnąć i bo tutaj są pieniądze, tutaj jest zysk. Ja robię remonty i dzięki temu zarabiam więcej i szybciej, niż jakbym ich nie robił. Że... No i tak naprawdę największym błędem, który możesz popełnić na remoncie, to jest danie zaliczki ekipy remontowej. To jest największy z błędów, królowa błędów. Zaliczka na ekipie remontowej za jej usługę, której jeszcze nie zaczęła wykonywać. Jak chcesz mieć problemy, to daj zaliczkę, nie? To jest taka zasada moja. Bo wtedy jesteś niewolnikiem osoby, która ma twoje pieniądze za pracę, której nie wykonała. No to... Tak to działa. Słuchaj, dzięki w takim razie za rozmowę. Ja jeszcze mam tutaj kolejną osobę, chciałbym do niej zadzwonić, także pozdrowienia i trzymaj się. Cześć. Pozdrowienia, cześć. Okej, to był Dawid, to był przedostatni. Teraz zadzwonimy do Jakuba, który raz próbowaliśmy. Spróbujemy jeszcze raz do niego zadzwonić. Jakub. Jedziemy. Spróbujemy do Jakuba. No to chyba... Jakub po pocztę. Skrzynka, na którą próbujesz zdeponować wiadomość, jest pełna. Nastąpi rozłączenie. No to nastąpiło rozłączenie. Także Jakub tak naprawdę nie mógł z nami rozmawiać. Kto z was chciałby ze mną porozmawiać i teraz zająć miejsce Jakuba, który był tutaj zaplanowany? Ja tak spontanicznie jestem w stanie tutaj wpisać numer telefonu sobie w mojej aplikacji i do tej osoby zadzwonić. Także jedna osoba z fajnym pytaniem i jedziemy jeszcze. Mam jeszcze chwilę, żeby z wami tutaj pogadać. Dajcie znać, dobra? Czekam na YouTubie na wasze komentarze. Ja sobie ten numer tutaj jestem w stanie wpisać. Ja bym chciała, ale to napisz numer telefonu. Dobrze, ale ja nie mam waszych numerów, słuchajcie. Musicie walić na publicznym czacie swój numer telefonu i kto pierwszy, to do niego dzwonię, tak? Okej. Dobra. Widzę, jest Jan tutaj. Napisał 70. A, nie piszę, tak? Dobra. Muszę sobie 511 70.
Jezu, musicie to zrobić za mnie, bo myszką. Dobra, spróbujemy zadzwonić do Jana. Mhm. Mam nadzieję, że dobrze wykręciłem, bo... Nie? Źle? A, przepraszam, tutaj pomyłka. Dobra, ja sobie ten numer skopiuję, bo tutaj źle go wykręciłem. Zadzwonię... O, ktoś tu... Dobra. Spróbujemy tak. Nie oddzwoni, bo dzwonię z prywatnego numeru, także nie ma ryzyka. Gdzie tutaj jest nowa rozmowa? O, jest, dobra. Dobra, chyba to jest teraz prawy numer. Witam, Danielu. O, witam, cześć. Fajnie, że zostawiłeś swój numer telefonu, tak spontanicznie. Jak mogę ci pomóc, powiedz mi, jak brzmi twoje pytanie? Słuchaj, byłem na swoich warsztatach. Mam takie pytanie dotyczące... Na których? ...nieruchomości. Na flipach, warsztaty z flipów. Okej, okay, super, cieszę się. We wrześniu. Mhm. Mam takie świeżo pytanie, bo w większym mieście wojewódzkim jest budowa, to są trzy takie budynki, które są niedokończone i one już stoją od paru lat. Chciałbym się, że tak powiem, tym zająć i tylko nie wiem, skąd mam pozyskać kontakt albo namiary na właściciela tych budynków. W jaki sposób to można zrobić? Okej, okay, to pierwsza sprawa jest taka. Przede wszystkim taki najbardziej archiwalny sposób to jest obejść wszystkich sąsiadów dookoła. Czyli zapytać się wszystkich ludzi, którzy tam sąsiadują z tą nieruchomością, bo oni często mogą mieć kontakt, czy to taki stary kontakt, czy to po prostu ktoś tam mieszkał, ktoś budował, mogę po prostu mieć telefon do tej osoby, tak? To jest takie najbardziej skuteczne. Takiego formalnego sposobu, jest taki nieformalny sposób, ale jak pójdziesz do urzędu, zapytasz się tak naprawdę o dane osobowe, to teraz jest RODO, to ci nikt nie udostępni, bo teraz jak każdy, kto pobiera dane osobowe, czyli imię, nazwisko, PESEL, adres, to w urzędzie często już są systemy, że widać, która osoba na jakim stanowisku, w której sekundzie odkryła dane osobowe. Nie? Więc gdyby ci te dane udostępniła, to może mieć problemy, gdyby ktoś się tam do niej przypieprzył, prawda? Okay. Natomiast możesz próbować, tak? Bo są różne drogi i teraz wiele osób w urzędzie ma dostęp do tych danych, kto jest właścicielem, kto jest wpisany w ewidencję gruntów, czyli najlepszą bazą właścicieli jest ewidencja gruntów. I w ewidencji gruntów są najbardziej aktualne adresy. I to dlaczego? Dlatego, że w ewidencji gruntów muszą być aktualne dane, ponieważ na tej podstawie są liczone i wysyłane podatki od nieruchomości. Więc to są najbardziej aktualne rejestry nieruchomości w Polsce, tak? Czyli księgi wieczyste są mniej aktualne często niż ewidencja gruntów. To jest pierwsza czyli sprawa. Jeżeli pójdę do znajomego geodety, to jest mi w stanie coś sprawdzić. Tak, znajomego geodeta, zna znajomego geodetę w urzędzie i jest ci w stanie pomóc, tak? Jest taki sposób jeszcze, taki powiedziałbym, że bardziej legalny, natomiast możesz wystąpić naprawdę o warunki zabudowy. Okay. Jeżeli na przykład ta działka nie ma planu miejscowego i teraz zanim urząd zbierze dokumentów, czyli zbierze strony postępowania, to znaczy właściciela działki, sąsiednich działek, to możesz jako strona, czyli po dwóch tygodniach na przykład od złożenia takiego wniosku, urząd kompletuje dokumenty, czyli zbiera po prostu informacje na temat sąsiadów, komu wysłać powiadomienie, że takie coś, można powiedzieć, ma miejsce. I teraz chodzi o to, że ty składasz taki wniosek o ustalenie warunków zabudowy i teraz jako strona postępowania administracyjnego masz wgląd do dokumentacji. To znaczy, urząd ustala, kto jest właścicielem tej działki i sąsiednich działek i ty masz wgląd do tych dokumentów jako strona postępowania. Czyli idziesz do urzędu i mówisz, chciałbym poprosić o wgląd do dokumentu postępowania. I robisz, spisujesz sobie dane i wychodzisz i to wniosek o decyzję warunków zabudowy możesz anulować. Nie? Na przykład. To jest jakiś taki sposób, który może być jest legalny, natomiast no, oczywiście tych danych nie masz prawa przetwarzać na swoim komputerze, telefonie i tak dalej, ale to już, wiesz, można powiedzieć, że
ten sposób jest, natomiast to, że ty go robisz nielegalnie, no to to już według własnego sumienia i wiesz, musisz to robić. Okej, okay. Okay. Czyli zacznijmy, że tak powiem, od sąsiadów i od geodety. Tak, geodeta będzie najlepszy, albo no, jeszcze są różni ludzie, którzy mają różne możliwości, ale tak, też nie będę tutaj nie mogę wszystkiego powiedzieć, jakby jak to robić, ale jakby to, ten przykład, który jest bardzo, bardzo dobry, jest taki ostateczny i to tak. Myślę, że na mastermindzie zadam to pytanie jeszcze raz. No pewnie. Na mastermindzie takim jakby dla absolwentów, którzy skończyli warsztaty na Zoomie, to trochę inne rzeczy są robione niż tutaj na paru osobach. Także dzięki wielkie w takim razie. Fajnie, dobra, że się do ciebie dodzwoniłem. Dzięki, miło, że pozdrawiam. Na ciebie trafiłem, także trzymaj się na razie. Hej, cześć. Dzięki, cześć. Okej. Okay. I kto jeszcze z was by chciał tutaj... Kto jeszcze z was chciałby... Chciałby jeszcze, żebym zadzwonił. Tutaj jest Przemek. Nie wiem, Przemek, o co chcesz zapytać, ale jeszcze zadzwonimy do ciebie ostatni raz. O nie, pomyliłem. Tutaj, tak. Ja w ogóle dzwonię ze Skype'a, także pewnie słyszycie taki podobny dźwięk. Nie wiem, kim jest Przemek i jakie ma pytanie, ale dobra, się okaże. Przekierowanie może? Tak to brzmi? Halo? Cześć Przemek, Daniel Siwiec z tej strony. Cześć, napisałeś swój numer, żebym zadzwonił do ciebie, więc dzwonię. Słuchaj, bo oglądam akurat live, ale chyba nie na bieżąco. Nie, bo tak? Wiesz co, bo to jest tak, że ten live jest 15 sekund opóźniony z tego względu, że no, YouTube przetwarza transmisję, żeby ona była dobrej jakości, więc to nie jest tak jakby, więc my jesteśmy na żywo, ale nasi widzowie usłyszą to dopiero za 15-20 sekund dopiero, więc wyłącz sobie tego live'a i rozmawiamy przez telefon. Dobra, wyłączone jest wyłączone. Słuchaj, mam takie pytanie, bo chodzi o flipy. Są różne sposoby na wyszukiwanie takich okazji, prawda? Bo ja wiem, tam jakieś tam kartki do skrzynki można wkładać i tam różne sposoby, ale tam coś wspomniałeś mi o komornikach. Mam pytanie, czy jest możliwość, że na przykład można w jakiś układ z komornikami wchodzić albo jakieś inne sposoby, żeby właśnie pozyskiwać takie flipy? Tak, można. Są takie sposoby. I to nie trzeba wcale jakichś, nie wiadomo, jakichś układów nielegalnych pozyskiwać, tylko no, jest pewna procedura, z której ja korzystam od wielu lat, która pozyskiwania tych danych, nazwijmy to, o dłużnikach w sposób legalny, ale no, nie mogę tak tego na forum jakby ujawnić. Na przykład moja aplikacja Inwestoro do wyszukiwania okazji, czyli skaner okazji w Inwestoro, też wyszukuje nieruchomości zadłużone, które są, które one stały się zadłużone i zanim jeszcze nawet właściciele często się o tym dowiedzą. Także mamy taki system i znamy dobrze procedury egzekucyjne i wiemy, jak te sprawy załatwiać i robić. Także są takie metody, są takie. Ale to na przykład muszę iść na przykład do jakiegoś komornika i tam na przykład coś takiego, że jakoś tam porozmawiać na ten temat, jakoś, że wiesz, że... Wydaje mi się, że to będzie ciężkie, bo ktoś cię nie zna, tak naprawdę nie wie, kim ty jesteś, czy przypadkiem nie chcecie danych od niego wyciągnąć, i tak dalej, więc może być to kłopotliwe też dla nich, bo oni też są, muszą chronić dane osobowe. Natomiast no, ja mam do tego sprawdzony schemat i między innymi w mojej aplikacji Inwestoro jakby jest dostęp do takich danych, które są zdobywane w sposób legalnie, ale jak ty ich użyjesz, to już jest twoja sprawa, tak? Na tej zasadzie. A słuchaj, bo właśnie ten Inwestoro, powiem ci, że tak pisałem właśnie raz tam i bo chodzi o to, że takie miasto nie za duże, Ostrołęka. I z tego co wiem, dostałem odpowiedź, że jakby nie monitorujecie w tym mieście i że mogę dostawać raz na 3 miesiące jakieś. Tak, ale nie, bo to jest tak, że mamy dwie usługi. Mamy ceny transakcyjne, czyli ceny z aktów notarialnych, czyli nasza aplikacja bierze te ceny z aktów notarialnych i je wrzuca do bazy, żebyś ty mógł sprawdzić, po ile chodzą nieruchomości w danym mieście, tak żeby się zapoznać dobrze z rynkiem, wiedzieć co ile kosztuje, jak się ceny zmieniają, jak trendy roczne jest i tak dalej. Ale mamy też aplikację skaner okazji. Czyli jedna to jest aplikacja do analizy rynku i analizy cen, po ile chodzą mieszkania realnie na rynku, a druga aplikacja to jest wyszukiwarka okazji. I ta wyszukiwarka działa w całej Polsce, niezależnie od tego, jaka to jest miejscowość.
Czyli to mamy pokrycie całej Polski. Czyli jeżeli są ogłoszenia, to my te ogłoszenia i te portale śledzimy, tak? Jeżeli są mieszkania zadłużone, to my o nich wiemy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości w cenach transakcyjnych, no to faktycznie tak jest to przedstawione. Czyli to skaner okazji. Tak, czyli możesz samego skanera okazji skorzystać na przykład, tak? Nie musisz... Znaczy, bo wiesz, cenami to się orientuje dobrze, bo ja tam wiem, ja nie wiem, czy jakie, nie mam problemu, kiedy zobaczę, w jakiej kolejnej cenie to się znajdzie takie mieszkanie. A powiedz mi, jakieś jeszcze sposoby takie sprawdzone na właśnie na takie jeszcze wyszukiwanie takich okazji. Czyli sposoby jakie są sprawdzone, tak? Na takie okazje? Znaczy, no tak, bo są różne, no tak, ale może jakieś tam z jeden jakiś sposób, po jakiś tam wiesz stracisz. Co, no ja szczegółowo o tym mówię na swoim warsztacie, także nie chciałbym mówić zbyt wiele tak naprawdę podczas takiego wydarzenia, z tego względu, że chcę być uczciwy dla osób, które normalnie płacą za tą moją wiedzę. Oczywiście to, co jest na YouTubie, to nie jest to, co jest na moim szkoleniu. Tak samo ja mam taki cały system przejścia przez proces egzekucji komorniczej i wykupienie takiego mieszkania bezpiecznie, taki szczelny system jest, bo no żeby się tam już nie załadować pieniądze tam, gdzie można je stracić. Natomiast no, tych sposobów jest kilka i ludzie niektórzy po prostu próbują robić wszystko na raz, znaczy robić trochę to, później za pół roku drugie to, a to trzeba wszystkie źródła, które są pozyskiwane okazji wrzucić na raz. I naprawdę okazji jest dużo. To nie jest tak, że one leżą na ulicy, sobie wybierasz ta okazja albo ta okazja. Po prostu trzeba brać to, co się widzi. Jakby... To nie jest też tak, że są źródła, których ludzie nie widzą. Bo są źródła, które ludzie widzą, czyli na przykład jest internet, są pośrednicy i tak dalej, tak? Natomiast sposób korzystania z tego źródła, to wiesz, no to, że ci powiem, że są oferty w internecie, to jest dla ciebie żadna wartość, prawda? Ale jak te mieszkania wybierać do telefonowania i do oglądania i do negocjacji, to już jest kwestia, to jest wartość, tak? Jak gadać z pośrednikiem, żeby on dla was pracował i tej okazji dostarczał i tak dalej, więc to też nie jest tak, że ja ci dam jakąś magiczną stronkę i ta stronka będzie robiła całą robotę. Inwestor oczywiście robi całą robotę za was, natomiast to jest jedno ze źródeł. I trzeba wiedzieć, jak tego narzędzia używać, a nie tylko ja ci powiem, no dobra, to są pośrednicy, oni dają okazję. No i to też żadna wartość. Więc jakby źródeł jest mnóstwo, tak? I żebym ja wytłumaczył z każdym, jak to trzeba trochę więcej czasu. Nie, bo to chodzi mi, bo na przykład ja też sam z licytacji komodycie też kupiłem raz mieszkanie, ale wiesz, na licytacji komodycie to tak się przepojawia przeważnie. Ja mam wrażenie, że tam są same takie mieszkania, które po prostu nie pójdą wcześniej przez, nie wiem, jakby to powiedzieć, jakichś tam fliperów takich już profesjonalnych, bo to wtedy ludzi jest pełno i wiadomo, te ceny często są podbijane, czasami to są nawet nieokazyjne ceny, bo drożej w ogóle ja nie kupuję mieszkań na licytacji komorniczej, tak? To w ogóle jest z wielu powodów, tak? Że po pierwsze jest... Nie opłaca się kupować, bo jest zbyt długi czas na załatwienie prawomocnego postanowienia sądu, tak? Czyli przybicia. I po drugie, często mieszkania są zaludnione, trzeba ludzi wyrzucać. To też nie jest. Ja tego nie robię, tego się nie zajmuję. Po trzecie, nie rozwiązujesz ich problemy, tylko powodujesz, że one po prostu jeszcze bardziej implikują i wybuchają. Więc nie pomagasz ludziom, tylko im tym bardziej robisz pod górę. A ja nie chcę być taką osobą i nie chcę mieć problemów, bo wchodząc w czyjeś problemy, one stają się twoimi. Także ja nie wchodzę w to w ogóle. Ja kupuję... Czyli lepiej kupić, jakby zanim pójdzie do licytacji. Lepiej kupić nie na licytacji, tylko dogadać się z dłużnikiem, komornikiem, wierzycielem często i tą sprawę załatwić po cichu, każdy, żeby był zadowolony. Komornik dostanie swoje, bank dostanie swoje, załóżmy, dłużnik dostanie swoje, ty bierzesz mieszkanie i można to tak spiąć, żeby wszyscy byli win-win, nie? Każda sytuacja. I twoja aplikacja pomoże w wyszukiwaniu takich wcześniejszych, tak? Pomoże wyszukać taką coś, ale no żeby wyszukać okazję, to ona ci pomoże najbardziej, ale żeby zrobić temat z komornikiem, to musisz mieć trochę wiedzy na ten temat, jak to zrobić, tak? Bo to aplikacja dostarczy ci na przykład źródło, ale nie pokaże ci, jak krok po kroku taką osobę przeprowadzić przez ten proces. Bezpiecznie dla twojego... Czyli jakieś może szkolenie wtedy trochę podszkolić się, prawda? Też by było dobrze właśnie jakieś... Na przykład. Na w przykład. Tym kierunku, bo mówię takie... Ja u siebie na warsztatach pierwszego dnia, jak omawiam ten cały case kupowania mieszkania właśnie od osoby zadłużonej, tak jak ją przekonać, jak pokazać jej, jakie ma dobre, jaką ma drogę, jakie ma perspektywy i jak to kupić bezpiecznie, żeby to zabezpieczyć i żeby nie zaryzykować jakichkolwiek pieniędzy w przypadku, kiedy mieszkanie jest zadłużone i może być zadłużone po raz kolejny, tak? Dlatego tu warto być ostrożnym. Dużo bardziej się kupujemy od osoby niezadłużonej.
Ale to jest proste, bo znam osoby, moich absolwentów, którzy nie mieli doświadczenia wcześniej, robili to z powodzeniem, także. Nie, bo mam wrażenie po prostu, że jakby taka wersja jest jakby najbardziej korzystna i mi się daje, że wtedy można chyba najwięcej też zarobić, prawda? Bo te osoby też zależy tym osobom, żeby spłacić wierzycieli i też oni są zadowoleni, że jakieś pieniądze im zostaną. Dokładnie tak. Wszyscy są zadowoleni, tak jak powiedziałeś, a tak. I nie ma żadnych reklamacji, nie ma później problemu z opuszczeniem mieszkania, wszyscy są zadowoleni, ty się nie stresujesz, śpisz po nocach i tak dalej, więc wszystko jest dobrze. No to fajnie. Fajnie, dobra. Fajnie się załapałeś. W ogóle, no nie spodziewałem się. Załapałeś się. No, dobra, super. Dzięki, dobra. Na razie, cześć.